Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry, udało się odblokować trzeci, kolejny materiał związany z przesłaniem księdza Piotra Glasa. I tak można stwierdzić, że konkluzja tego jest taka, że wiele osób nie lubi słuchać prawdy. Może dlatego, bo ta prawda nie jest budująca. Wiele osób uważa, że piekło jest puste. Nawet niektórzy duchowni w ten sposób się wypowiadają. Rekolekcje jakoby miały być ogłoszone w piekle, że ostatecznie nikt w piekle nie zostanie i nikt tam nie trafia. Co jest oczywiście niezgodne z wiarą katolicką. I tą trudną prawdę przekazuje m.in. w tym przesłaniu ksiądz Piotr. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym jest to trudno słuchać i może dlatego takie podejmują dramatyczne działania, żeby próbować blokować tego typu informacje, no ale no niestety taka jest prawda. Nie każdy trafia do nieba, większość w zasadzie nie trafia do nieba. Maryja już o tym mówiła w Fatimie tyle dziesiątek już lat temu, a jak doskonale wiemy, od tamtej pory raczej czasy nie uległy poprawie. Raczej demoralizacja bardziej zagościła wśród ludzi i te czasy nie stają się z punktu widzenia duchowości lepsze, ale gorsze. Coraz więcej osób ogłasza ostentacyjnie apostazję. Jeżeli już w cokolwiek wierzą, to na przykład w karmę, w jakieś rzeczy w ogóle niezwiązane i wprost sprzeczne z duchowością katolicką. Dlatego wydaje się, że w sytuacji tak dramatycznego spadku wiary, liczba osób, które idą do nieba, unikając tym samym piekła, czy też czyśćca, no raczej wydaje się, że nie wzrasta. A uznaje się, że ktokolwiek zmarł, to od razu o nim się mówi, jakby był w niebie od razu. To niezależnie od tego, jakie ten człowiek wiódł życie, wszyscy są od razu przekonani na pogrzebie, że ta osoba już jest w niebie. Jak jest w niebie, to już nawet nie opłaca się za nią modlić, no bo w sumie po co się modlić za kogoś, kto jest już w niebie? To już trzeba byłoby go raczej o modlitwę prosić, a nie się za niego modlić. Dlatego tak ważne jest, żebyście posłuchali tego właśnie przesłania księdza Piotra. To jest jedna z tych trudnych nauk, które ludziom trudno jest słuchać, ale która niestety jest prawdą. O samym czyśćcu czytamy choćby w dzienniczku siostry Faustyny, gdzie z powodu właśnie grzechów ludzkich Bóg jest niejako rozdwojony, w cudzysłowie oczywiście, bo Bóg nie może być rozdwojony, ale walczą poniekąd w nim te dwie natury, jego sprawiedliwość i miłosierdzie, gdzie Faustyna widzi właśnie czyściec i męki czyśćcowe. No i Jezus zwraca się do niej z tymi słowami, że moje miłosierdzie tego nie chce, ale sprawiedliwość każe. I to jest właśnie ta prawda, o której ludzie tak często zapominają, że Bóg poza tym, że jest miłosierdziem, jest też sprawiedliwością. Poza tym, że jest miłością miłosierną, czy też miłością, jak to się na ogół przyjmuje, jest również sprawiedliwością. I dla tych wszystkich, którzy po prostu tą miłość Jego miłosierną odrzucają, żyjąc tak, jakby Boga nie było i nawet nie są skłonni do poprawy swojego życia, nawet w tym momencie swojej śmierci, w tym ostatnim momencie życia tutaj na ziemi, nie są skłonni do przeproszenia Boga za swoje życie, to dla tych ludzi jest szykowana sprawiedliwość Boga. A jak czytamy w Biblii, jeśli Bóg zachowa pamięć o naszych grzechach, to nikt się nie ostanie. Dlatego
Nadzieją jest Jego miłosierdzie przebaczające w Jezusie Chrystusie i akt pokuty i pojednania, który stał się sakramentem właśnie dzięki Jezusowi, który to podniósł właśnie do ręki sakramentu. Dlatego zachęcam Was i zapraszam Was bardzo serdecznie teraz do wysłuchania tego przesłania księdza Piotra, które było blokowane i które jest tak niewygodne dla niektórych, że postanowili to robić. No i już ląduje powoli. Turbulencje będą. Będzie rzucało tym samolotem. Nie bójcie się. Jesteście w bezpiecznych rękach. Nic się wam nie stanie bez jej wiedzy, jeżeli zostaniecie niewolnikami Maryi. Nic się nie stanie bez jej wiedzy. Moi drodzy, wchodzisz w ten biznes? Wchodzicie, to taka cisza się zrobiła. Tutaj środek aktywny, skrzydła troszeczkę nawalają. Chyba, że ja nie słyszę dobrze. Słuchajcie, jestem jak tym na tym marketingach. Ofiaruję wam najlepszy biznes. Wszystko będzie. Podpiszcie swoją deklarację życia. Nie ma na co czekać, słuchajcie, nie ma. Za rok ja nie wiem, co się będzie dalej działo. Jak to wszystko tak bardziej będzie szło. Nie jestem fatalistą. Ja nieraz tak mówię do kapłanów, niech się ksiądz jegomość nie boi, Kościół będzie trwał, przetrwał 2000 lat i tak będzie trwał i taka gadka, wiecie, no. Ja wiem, Kościoła nikt nie pokona. Ale co się z nami stanie? Jak to była Hyacynta, prawda, która mówiła, że codziennie Hyacynta mówi, ile dusz idzie do piekła z powodu codziennie, jak płatki śniegu do ognia wpadają. No kłamała? No to w takim razie musimy to zanegować wszystko. Kościół przetrwa, beze mnie przetrwa, nie zawali się, bez was przetrwa, pójdziemy wszyscy z tego świata. Ale czy możemy stać obojętnie? Dlatego dzisiaj wam ofiaruję jeszcze raz i będę jeszcze kiedyś mówił, akurat pod koniec czerwca znowu mnie namówiono na otwarte już rekolekcje w Poznaniu. I to znaczy nie przyjeżdżajcie, nie o to mi chodzi, bo znowu będzie to samo. Ale ksiądz Sławek mnie namówił, mówił: zrób takie, gdzie już nie będzie smyczy, gdzie już nie będzie przepustek, gdzie nie będzie członkowskie, wpisowe, jak to się tam nazywa, bigosowe, wpisowe. Nie będzie już nic, gdzie po prostu sobie ktoś przyjdzie, będzie chciał, przyjedzie. I jak głupi się na to jeszcze zgodziłem. Ale bo nie czarujmy się. Wiele różnych zgromadzeń to jest biznes. To jest biznes. Coś tam odpalą temu, co prowadzi, trochę na sprzęt. Nie łudźmy się. To jest dobry biznes. Organizowanie. Nie mówię tutaj o tym forum, ale wiele... Ksiądz Piotr już stoi. Wie, że to są czyste intencje, ale mówię o innych takich zwanych zgromadzeniach. Pobawmy się, dobry zespół, dobre ekrany, wszystko poskaczemy. To są wielkie pieniądze. I wiecie co, dla innych jest to, dla wielu jest to sposób na życie, dla tych, co to organizują, i dla tych, co przyjeżdżają, po prostu sposób na życie, no bo parafii się nic nie dzieje, no to gdzieś trzeba sobie odskoczyć. No dobrze, że człowiek akurat jedzie w takie różne miejsca, prawda? Ale co wam mówię na koniec? Zróbmy ten krok do przodu. To już jest najwyższy czas. To już nie do zostania tego mleka duchowego, jak mówi Paweł. Ja już wam mleko dać. Teraz jest czas na pokarm stały.
Patrzcie, już nie jesteśmy baby, już nie jesteśmy malutkimi dziećmi. No trzeba wreszcie z tych majteczek wyrosnąć, prawda? Tak, na zachodzie duzi chłopcy nie wyraz, ma 30-40 lat, a on dalej ma krótkie spodnie trampki i udaje, że ma 15. Bo to już ta mentalność jest, prawda? Przyjeżdża do Krakowa, spije się i tak dalej, i tak dalej. I już dosłownie 2 minuty. I musimy zrobić krok do przodu, zatrzymać wszystkie te uczucia, otworzyć serca. To, co dzisiaj wam mówimy cały czas tutaj, będzie ciężko, będzie boleć, będzie się szatan po tobie woził, ale pamiętajcie, nie zapraszam was tutaj na żadną palmę, ale zapraszam was do Maryi. I tutaj to jest najwyżej. Tu nie wchodźcie na palmę, idźcie tutaj do Maryi. Ale jest to jedyną wyjątkowa rzecz, którą możecie zrobić. Ten traktat wprowadzi was na inny poziom duchowy. Inny poziom. Pamiętacie, na mojej pierwszej konferencji Maryja wprowadziła apostołów na inny poziom. Dzisiaj wprowadza nas, apostołów ostatecznych czasów, nie końca świata. Tej strasznej walki, której nikt nie może zaprzeczyć, z Kościołem, z wiarą, z fundamentalną wiarą Kościoła apostolską, kiedy zrobiono już tłuczone ziemniaki w wielu miejscach na świecie z Kościołem. Dzisiaj Maryja was chce wziąć na wyższy poziom. I dlatego chyba tutaj wracamy do Kościoła pierwotnego, gdzie Maryja milczała w ten czas, dzisiaj już nie milczy. Dzisiaj Maryja już do nas krzyczy ze wszystkich sił. Pierwsza rzecz, powróćcie do mojego syna, zmieńcie swoje życie, pokutujcie i konsekrujcie się całkowicie mojemu niepokalanemu sercu. Ten czas żaden fałszywy ogień, żadna fałszywa nauka, żaden fałszywy prorok, chociażby się podawał za anioła światłości, będziecie mieć taki dar, że rozpoznacie. A wiecie co, na koniec już, co mi najbardziej tknęło z tej książki? Wszystko mi się podoba, bo tam dosłownie można każde zdanie można kontemplować. Ale najbardziej, kiedy się rozpłakałem, kiedy czytałem, kiedy weźmiesz Maryję i będziesz niewolnikiem Maryi, ona ci da swoją wiarę. Przecież to jest absolutna bomba. Ona ci da swoją wiarę. No co jeszcze możesz chcieć w tym życiu? Ona nie tylko protekcji, nie tylko to, że będzie się to opiekała, ona ci da tobie swoją wiarę. I życzę wam, żebyście dzisiaj po mszy świętej wjeżdżali w pełnym uwielbieniu, w pełnym miłości do Boga, aby dała wam waszą wiarę, byście nigdy już nie szukali nic więcej, tylko Jezusa poprzez jej ręce. Wspaniale było was widzieć. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.